A dzisiaj jesteśmy w porcie. Zobaczcie, co tam stoi. Zaraz będzie wypływać. Pulferis. Wcale tak z bliska nie wygląda na takiego giganta, nie? A to jest naprawdę kawał promu. Kto płynął promem Pulferis? Piszcie w komentarzu. O, dzisiaj jest niedziela. 24. Jaku nie wiem. 29. 24. Bo tam taki wycieczkowiec sobie płynie, też malutki. 24 lipca. O, tutaj możemy sobie tak zjeść. A, tam ludzie szli, dobra. I ja mnie kręcię, ale mówię, dobra, pokażę wam co tu. Podzielę się widokiem. O, tu jest taka poczekalnia, nie wiem co to jest w ogóle. Tu mamy schodki i możemy dać nurę, nie na dobry żart. Dzień dobry, humor. Kiedy ty masz zły humor, dziewczyno? Nigdy. O, taką mamy pogodę dzisiaj. To pewnie dorzucę do jakiegoś przeglądu, może poniedziałkowego, no nie wiem. Chodźcie, zejdziemy sobie tymi stopniami. O, i zobaczymy, jak ten prom się prezentuje. Na trasie Westerplatte, Gdańsk, Westerplatte, Czarna Perła. A, to są te drewniane. Nie no, na te drewniane w ogóle bym nie siadła ze strachu. Ale fajnie, że jest taka atrakcja, no nie? Nie no, to już wolałabym się tym przepłynąć. Ale jakoś tak większych polotów nie ma. O, tutaj niedaleko mamy takie dwa straganiki, ale widzę, że wszystko już kręciłam. Także linie magnesy z Gdańska. Ładno. To też ładne, nie? Westerplatte, to wszystko dwie dyszki. Dobra, nie ma nic, co nie oglądaliśmy, także nie kręcę. Idziemy teraz tam na plażę, tam. Taka malutka ta plaża, ale bardzo urokliwa. Tam idziemy na te wydmy. No teraz chodźcie, zobaczymy jaką falę dzisiaj mamy. O, taką. Chodzimy przy róży. A słyszycie, ten prom nadal w porcie, jeszcze nie odpłynął. Słychać go tutaj, naprawdę. Nigdy wcześniej nie zwracałam na to uwagi. Dawno tu nie byłam. Pomyślałam, że fajnie będzie zajrzeć. Ale jednak męczy ten hałas, nie wiem. Tam przy wodzie nie słychać aż tak tego promu, ale tutaj, jejku, jak róże fajnie wyglądają, co? Ale tutaj już o, na plaży, no słychać. Także tutaj w ogóle zamknęli ten cały park, nie wiem czemu. Tu można było sobie wjechać. Często gęsto tutaj stały tiry. No ja też tu przyjeżdżałam, ale teraz trzeba stanąć tam za tymi krzakami. Dobra, to tyle. Życzę wam cudownego dnia, pysznej kawki i do usłyszenia jutro.